Po raz kolejny wracają tramwaje na Kasprzaka, a także nowa rozszerzona strefa płatnego parkowania w Warszawie, czy coraz bezpieczniejsze drogi w stolicy i pociągi z PKP Intercity, które są coraz i to coraz mniej opłacalne w porównaniu nawet z lotami samolotów. O tym nie tylko 7 stycznia w pierwszym wydaniu Mniejsza z tym w 2023 roku. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizanosz i zapraszam Was już teraz na sobotni przegląd newsów z Warszawy moim okiem. Jak wygląda to? Jak wygląda cała sytuacja? A mało się działo mimo wszystko w ostatnim tygodniu. Wszyscy świętowali Nowy Rok do tego momentu, że windy dalej jeszcze świętują. Metro ma remont, ratusz Rosyna, dworzec Wileński, Zacisze i Płocka, a nawet Wilanowska to stacja metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda. Ponadto na stacji metra Centrum dwie windy mają aktualnie modernizację. Idziemy dalej, bo na Sobieskiego, jak widzicie na Makotowie, budują tramwaj. Tramwaj ma być za rok, ale zanim to się stanie, no to oczywiście są utrudnienia. Powstał dzięki temu nowy buspas, tutaj bezpośrednio na Sobieskiego, jak i również na Dolnej też jest buspas, no i oczywiście na Płackiej ten fragment też jest z buspasem, aby mimo wszystko mieszkańcy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, aż tak bardzo tego nie odczuli. Osoby, które jeżdżą samochodami, jak dobrze wiemy, są mniej postrzegane i to, jak stoją w dużych korkach, nie jest ważne dla aktualnych utrudnień, no, co jest akurat dosyć logicznym podejściem, bo władze Warszawy będą myśleć głównie o tym, jaki transport oni zapewniają, więc jeśli zapewniają autobusy, to chcą, aby te autobusy jeździły jak najlepiej, dzięki czemu w teorii większość mieszkańców będzie chciało się przesiąść. Oczywiście rozumiem, że nie wszyscy mogą się przesiąść, ale tak to wygląda. I tak też to już się dzieje. Faktycznie tutaj te buspasy się pozmieniały, a to sam tramwaj nam do Wilanowa cały czas powstaje, buduje się i ja cały czas czekam na tramwaje warszawskie, aż będę mieć możliwość zrealizowania tego filmu na Płaskiej, a na dole na Sobieskiego to prawdopodobnie niedługo się pojawię i polatam, chociaż w tym miesiącu z góry Wam mówię, że mam bardzo mało czasu. Mam tylko 5 dni w tym miesiącu wolne, faktycznie całe dni wolne, więc pozostałe dni pracuję w pracy, także będzie ciężko i nie do końca wiem jeszcze, kiedy będę nagrywać filmy i nie będzie żadnego filmu na pewno specjalnego z inwestycji, które są realizowane w przyszłości. Tego nie jestem w stanie zapewnić w tym miesiącu, ale to będzie w lutym. A najpierw mamy jeszcze budowę tramwaju na Kasprzaka, gdzie faktycznie tramwaje wróciły. Hyundai był testowany, no i już od wczoraj, czyli od piątku, tramwaje wróciły na ten odcinek. Jak dobrze możecie się tutaj zobaczyć na tych zdjęciach, to był jeszcze przejazd techniczny, ale tutaj jeździ aktualnie linia 78, bo nie mamy dziesiątki, a linia 11 na razie nie wróciła na swoją pierwotną trasę, czyli do metro Rondo Daszyńskiego. Nie wiemy na razie czemu i czemu to się jeszcze nie zmieni w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, jak już faktycznie jest oddana cała trasa tramwaju do Kasprzaka, co jeszcze oczywiście chwilę potrwa. Potrwało również przez całe święta wyłączenie jednego toru na linii średnicowej, to już się zmieniło. Mamy już dwa tory na linii średnicowej. Oczywiście cały czas są utrudnienia, cały czas pociągi tutaj są skrócone, bo jest mało pojazdów na Warszawie Zachodniej, ale jest już trochę lepiej i od 9 stycznia pociągi będą jeździć normalnie po wszystkich torach. Także jeszcze to, jeszcze chwilę, tak? Ale niedługo. To już się zmieni i będzie można normalnie jeździć. Natomiast też to się zmieni, że S3 będzie trochę jeździć inaczej. 6, 8, 14, 15 stycznia wtedy będą wyłączenia jednego toru w Legionowie w związku z tam pracami i w związku wtedy też z tym linia S4, znaczy S3 SKM będzie jeździć inaczej, S4 jeszcze nie kursuje.
Strefa płatnego parkowania, czyli SPPN, rozszerzy się o Plac Hallera, jak i również Północny Mokotów. Plac Hallera tak wygląda tutaj, jeżeli chodzi o te nowe miejsca i nowe obszary, które zostały pojawione. Pojawiły się, a tu jest Mokotów z swoimi obszarami D2, D3, D1, D4, J18. Tak to wygląda, jeśli byście byli ciekawi. I można już oczywiście w tych nowych strefach sobie płacić, płakać albo się cieszyć, bo w teorii będzie mniej osób parkowało w tych okolicach. Co nie zmienia faktu, że przenosimy się trochę w inne miejsce, na Radgówek, bo tam mamy Rondo. Rondo na ulicy Chodeckiej z Matki Teresy z Kalkuty. Na tym skrzyżowaniu aktualnie jest takie rondo, które możecie zobaczyć na tym ujęciu. Tak ono wygląda aktualnie. Jest to rondo tymczasowe, zrealizowane w ramach budowy metra na Brudnie, bo musiała być po prostu organizacja ruchu i cały transport, komunikacja miejska i samochody poprowadzone inaczej. Całkowicie ta liczba była wtedy zamknięta. Nowe rondo się przyjęło, ZDM chce je pozostawić tutaj, jednakże ono nie może tak wyglądać. To jest tylko i wyłącznie rondo tymczasowe. Może było z 3-4 lata, ale to jest rondo tymczasowe cały czas. Więc cały odcinek tutaj będą chcieli przebudować od ulicy Balkonowej do Matki Teresy z Kalkuty, jeżeli chodzi o ulicę Chodecką, ma być przebudowany w ramach tego ronda. Nowe chodniki, ścieżki rowerowe, znaczy ścieżki rowerowe tutaj są, chodniki też są, tylko trzeba to po prostu poprawić i oczywiście jakieś drzewka wsadzić, żeby to jakoś wyglądało sensownie, nie jak teraz to jest jakieś pobojowisko po prostu budowy, więc dobrze to, że to będzie się zmieni. Na ofertę ZDM czeka do 12 stycznia i na razie będą oczywiście projektować. Natomiast nie muszą projektować na szczęście statystyk, bo statystyki same coraz bardziej schodzą do zera. Ofiary wypadków drogowych w Warszawie w latach 1983-2022. Jak widzicie, w ostatnim roku zeszliśmy do rekordowego najmniejszej liczby. 30 osób tylko zginęło. To cały czas bardzo dużo, ale to o wiele mniej niż rekordowe 314 osób, które zginęło na warszawskich ulicach. ZDM ma z czego się cieszyć, ale tak jak tutaj napisał na górze, wizja zero. Czyli czekamy, aż będzie rok, kiedy na stołecznych ulicach nikt nie zginie. Ja nie mogę się do tego doczekać, bo doskonale wiem, że część osób chce po prostu pozbawić się życia, ale tu mówimy o osobach, które faktycznie giną przez przypadek. Co warto też podkreślić, statystyki uwzględniają, jeżeli ktoś zginie w przeciągu 30 dni ze względu na jakieś urazy powypadkowe, więc to się tutaj wszystko wlicza, także nawet jeżeli minie trochę czasu i faktycznie osoba zginie w związku z wypadkiem, to też to jest liczone w te statystyki, nie tylko osoby, które giną na miejscu. Ale to dobrze i oby było tak coraz lepiej. Tymczasem lecimy dalej, bo na Ucynów się przenosimy, na Błaskowickiej. Tamte sygnalizacja świetna. Mieszkańcy nie do końca są zadowoleni, głównie kierowcy. Stwierdzają, że no po co to komu to potrzebne. Na pewno znacie ten mem. Ale ja sam jestem w okolicy. Tutaj faktycznie pracuję i przebywam dosyć często, właściwie codziennie. I nie powiem wam, znaczy to jest trochę ta część, której ja nie korzystam. I nie będę ukrywać, zarzuty ZDM-u co do tego przejścia dla pierwszych są dobre. Dużo ludzi tutaj korzysta z niego i jest to przejście przez dwa pasy jezdni w każdym kierunku, czyli łącznie przez cztery pasy jezdni. To dosyć dużo. ZDM się za to wziął i oczywiście zlikwidował miejsce, gdzie no nie było sygnalizacji świetnej. Czy to faktycznie poprawi i nikt tutaj nie wpadnie pod samochód? Oby. A czy to faktycznie spowolni ruch? Zobaczymy. Ja tędy jeżdżę czasami samochodem i zobaczę faktycznie, czy tak to też również będzie wyglądać, że będzie trochę gorzej. Ale oby tak nie było. Oby tak nie było. I miejmy nadzieję, że nie będzie też korków na Nowej Marszałkowskiej, bo wiecie, zwęża nie będzie. Nowa Marszałkowska, trwają tam aktualnie przetargi i tak dalej. Co ważne, tak wygląda aktualnie Marszałkowska. Trzy pasy jezdni, brak miejsca dla rowerzystów i parkowanych na chodniku. Po zmianach będą oczywiście drzewka, wiadomo. Mniej liczba pasów i na jezdni, to też wiadomo. Parkowanie nie na chodniku, a w specjalnych miejscach, w specjalnych zatoczkach, tak jak na wizualizacji. No i droga towarowa, coś czego faktycznie tutaj brakuje. Wszystkie osoby, które tutaj próbują dojechać do ratusza Warszawy, nie mogą dojechać rowerem, bo nie ma tam żadnej drogi towarowej od żadnego miejsca. I to biorąc pod uwagę, jaką aktualnie ma politykę Urząd Miast, politykę Warszawa, to jest skandaliczne zachowanie. Jak można robić wszędzie drogi towarowe, a nie zrobić do siebie?
jakby no hello. Więc to się zmieni. Też jest przewidziane rezerwa na przyszłości przejście dla pieszych w osi Saskiej, czyli z Parku Saskiego na drugą stronę, przez środek Marszałkowski. Bardzo na to czekam. Szkoda, że to nie jest realizowane jednocześnie. Czemu nie można było połączyć tych dwóch projektów w jedną całość? Byłoby mniej przebudowy, mniej inwestycji, wszystko by się ładnie połączyło w jedną całość. Tego nie rozumiem, tego nie jestem w stanie zrozumieć. Oczywiście już widzę wasze komentarze, że to jest pranie brudnych pieniędzy i tak dalej, że jest to wyciąganie pieniędzy z funduszy miasta. Możliwe, ale faktycznie to bardzo źle wygląda i byłoby miło, jakbyśmy dowiedzieli się może od ZDM-u czy od miasta, czemu to wygląda. Domyślam się, że odpowiedź będzie: jeszcze projektujemy, nie mamy wszystkich rzeczy, ale to nie wygląda dobrze. I faktycznie tam mogą być problemy z projektowaniem, bo tam jest przejście przez torowisko tramwajowe i tam ta sygnalizacja świetna może być trochę bardziej utrudniona. Ale można byłoby to połączyć. Naprawdę, można byłoby już poczekać i to zrobić wszystko naraz. Nawet jeżeli rezerwa tutaj powstanie, oczywiście będą bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Dobrze, bo ja się tutaj rozgaduję, a to jest bardzo niedobre. Zresztą pewnie jak większość z was o tym wie. Natomiast no, PKP się zbytnio nie rozgadało, a po prostu podniosło ceny biletów i co i tyle. Ja to faktycznie będę stratny na tych podwyżkach. Pendolino za 200 zł z Warszawy do Gdańska i Krakowa. Analiza nowego cennika PKP Intercity. Ja tego nie będę analizował, po prostu szkoda czasu. W skrócie, zostały podniesione ceny biletów na Pendolino mniej więcej 20%, na pozostałe pociągi od 15 do 12%. To jest skandalicznie dużo, biorąc pod uwagę, że bilety i połączenia, które są realizowane w ramach tych połączeń, są dotowane przez państwo. Mało tego, że to jest spółka PKP państwowa, to jeszcze ona jest dofinansowywana przez państwo w ramach połączeń, żeby były tańsze. A ceny biletów wzrosną, dofinansowania wzrosną, ceny kosztów oczywiście też wzrosną, ale zarobki firmy też wzrosną, bo będą i większe dofinansowania, i większe ceny biletów. W skrócie, spółka wyjdzie na tym podwójnie. I to jest niedobre i tak to nie powinno wyglądać. A przez podniesienie ceny biletów, to gdyby nie to, że jestem studentem i dla mnie każda cena biletów jest oczywiście obniżona o połowę. Nawet w EIP czy EIC, Express Intercity Premium w skrócie, czyli w Pendolino. Ja owszem mogę pojechać sobie taniej, ale jak już ktoś nie jest studentem i nie ma tych wszystkich zniżek, to ja sobie nie wyobrażam tego. I ja naprawdę o wiele bardziej wtedy wolałbym polecieć samolotem do Krakowa. Owszem, to wiele więcej czasu zajmuje, jeżeli chodzi o wszystkie procedury, ale czas lotu jest o wiele krótszy. Pomijając to, że trzeba później z Krakowa dojechać do Krakowa, ale to jakieś inne problemy. Także tak, to jest bardzo niedobre. I mam nadzieję, że coś by z tym zrobili, bo tak to nie może wyglądać. Tutaj też zrobili podsumowanie, że w Czechach o wiele taniej to wygląda. Nawet trzykrotnie taniej te bilety można kupić w porównaniu z Polską na tych samych relacjach, co jest jeszcze większym problemem i tylko jeszcze bardziej pokazuje, jak to źle wygląda. Co wynika dla was z tych cen? Pomijając to, że jeżeli będziecie jeździć sami pociągami, to będzie drożej, to wynika to też z tego, że ja nie będę aż tak często wyjeżdżać poza Warszawę. Wiem, że to robię rzadko, ale na przykład na pewno nie będę jeździć do Łodzi co miesiąc, bo po prostu mi się to całkowicie nie będzie opłacać co dwa miesiące, chociaż w tym miesiącu wyjątkowo się pojawię, bo muszę naprostować poprzedni materiał. Ale na przykład do Zakopanego bardzo mi się już teraz nie opłaca pojechać, bo cały mój wyjazd, ja nawet nie chcę liczyć, ile on będzie mnie kosztować, bo wiadomo, nie chcę się tłuc jakimś PKS-em jadąc 8 czy 7 godzin, tylko i wyłącznie po to, żeby nagrać film i wrócić. Dlatego jadę tam już na jeden dzień z kimś, ale nawet pociągiem teraz jadąc, to jest naprawdę duży wydatek i to mnie bardzo zaboli, jeżeli nie skorzystam z jakiejś promocji. Bo bez promocji teraz pociągi są po prostu bardzo drogie. Chociaż domyślam się, że i tak w komentarzach będziecie mi pisać, że są tanie mimo wszystko, ale ja tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że wszystko drożeje, ale kiedy widzimy ewidentnie, że i tak są dofinansowanie na większe, to się nie łączy. Ale przynajmniej naprawdę jest trochę lepiej. Takie zielone zakończenie, trochę lepsze. Z słoneczkiem, nowy pad kieszonkowy. Na Pradze został oddany do użytku przez Zarząd Zieleni Warszawy, więc na Pradze Południe możecie coś takiego zobaczyć. Całkiem ładny, całkiem urokliwy. Sekundę tam nie będzie, nie będziemy robić specjalnego filmu. Po prostu wam powiem, jakie były sondaże w ostatnim czasie. Było sondaż
Czy uważacie, że 2022 rok był dobry pod względem rozwoju WTP w Warszawie, czyli warszawskiego transportu publicznego? Większość z Was stwierdziło, że jest lepiej, bo to jest 53% z Was. Dalej, czy Twoim zdaniem rok 2023 będzie lepszy niż ten poprzedni? Większość z Was stwierdziło już tak, na 46%. Będzie podobnie, 25%. Nie będzie lepiej, 19%. Was nie mam zdania, 9%. Dalej, pytania były o to, jakie serie Wam się najbardziej podobały. To był pomysł, żeby zrobić jeszcze teraz podsumowanie, co jest lepsze z tych dwóch scenariuszy, bez przesady. Pytanie było proste. Która seria Wam się najbardziej podoba? Dwa zestawienia, bo tych serii trochę jest. W pierwszym zestawieniu Zmniejsza z tym warszawskich inwestycji, Zataszamy do meta i Warszawskie średnicy 2050 wyniki uplasowały się następująco. Wygrała Warszawska średnicy 2050, następnie Warszawskie inwestycje, Zapraszamy do meta i ta seria, którą właśnie oglądacie, była na ostatnim miejscu, czyli 13% dla Mniejsza z tym. Następnie, dwa dni później, było głosowanie na Tramwaj Kierunek, Mazowieckie inwestycje, Łódź lub filmy z Zakopanego, ewentualnie inne serie, które są mniej popularne i mniej realizowane aktualnie. Większość z Was oczywiście stwierdziła, że Tramwaj Kierunek to jest bardzo serie, które robicie. No, Tramwaj na Kaczaka, Tramwaj pod Warszawą Zachodnią, Tramwaj do Wilanowa, trochę mniej realizowane tak przez nie. Czy zajezdnia Anopol to główny inwestycje, które faktycznie nam teraz pokazuje w ostatnim czasie i tego trochę będzie jeszcze jeden, jak się w końcu ruszy pod zachodni, to chyba będzie pracę. Mazowieckie inwestycje, filmy co dwa miesiące z różnych inwestycji i tu nawet słyszałem, że podobno Monopol ma niektóre inwestycje. Ja nie będę do tego się odnosić, możliwe, że tak jest, sam wyszukuję czasami informacje nowe na temat inwestycji, owszem, wyświetla mi się moje filmy, jak próbuję czegoś nowego znaleźć. To jest trochę irytujące z mojej perspektywy, bo nie mam co nowego znaleźć i czekać, aż PKP odpowie na jakiekolwiek moje pisma, to trochę zajmie. Więc tak to wygląda. No i kończąc już dzisiejsze wydanie, dziękuję Wam bardzo za to, że Was jest coraz więcej. 8324 osoby zasubskrybowały już mój kanał. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli chcecie być na bieżąco z warszawskimi informacjami, to wiecie, co robić na dole. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję nowym wspierającym, którzy faktycznie się pojawiają. Zobaczymy, jak będzie wyglądać tak ekrany końcowe, jak będzie Was więcej niż 26 osób, bo na tyle aktualnie mam przewidziane miejsce. Nie przewidywałem, że będzie więcej. Wy jest Was już 20 osób wspierających. Dziękuję bardzo. I dzięki tym osobom mogę realizować filmy z inwestycji pozawarszawskich, bo dzięki nim jestem w stanie zakupić bilety, żeby wyjechać sobie po prostu poza miasto. Film Zakopanego będzie w lutym, bo przed feriami warszawskimi będę zamierzać wyjechać z kimś daleko, daleko od Warszawy, a do Łodzi dojadę, jak będzie, jednego z dni moich wolnych w tym miesiącu, a wiecie, że jest ich mało. Będzie ładna pogoda w Łodzi i ja będę mógł tam wyjechać. To bardzo ciężkie warunki, żeby to się ze sobą spotkało. Ale oby tak było. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i niedługo. Cześć!